Była praca z Joteresem, ponieważ myślę, że mieliśmy jakiś tam wspólny vibe i lubię pracować z ludźmi, którzy czują muzę podobnie jak ja i dodają coś do tego, że to nie jest tylko mówi się na przykład, że fajne by to było coś w jakimś tam numerze albo w jakimś tam momencie, tylko że ja mówię w jednym momencie, a w drugim momencie producent mówi: ty, a tu będzie coś spoko, na przykład, nie wiem, tu zrobimy pauzę albo coś tam innego. I to jest zajebiste, że są te momenty, takie smaczki, które wzbogacają numer. I to nie są tylko smaczki wypływające ze mnie, tylko też od producenta. I co jakby finalnie tworzy fajny, brzydko mówiąc, produkt. Najbardziej wyjątkowy, to jest trudne pytanie, ale myślę, że postawiłbym na numer Harmonia Chaosu. Nie wszystko musi pięknie grać ze sobą, żeby było nam dobrze. Jesteśmy jak dwa dźwięki, jak chaos, który tworzy harmonię. Jak to coś między nami, jakiś magnes w jądrach. On nie ma jakoś, nie wiem, zajebiście dużo wyświetleń, ale jak słucham tego numeru teraz, z perspektywy czasu, to on dalej dla mnie jest spoko. Ze względu na beat, ze względu na nawijkę, ze względu na refren, on fajnie groovy, fajnie leci i tak naprawdę chyba nic bym w nim nie zmienił. Mało jest takich numerów, które teraz słucham po jakimś czasie i przesłuchując go całego mówię, no nic bym nie zmienił. Wszystko jest nawet, może nawet lepsze niż zrobiłbym teraz, bo teraz możliwe, że zacząłbym trochę kombinować, a tam to akurat nie było potrzebne, tam jakby wszystko jest moim zdaniem kompletne. Myślę, że to może być głos. Głos. Bo ostatnio, tak jak zawsze mi się wydawało, że nie mam problemu z nawijaniem z przepony, tak teraz wydaje mi się, że trochę bardziej zgłębiłem temat. Zgłębiłem w sumie dosłownie przenośni, bo ten głos wypływa z głębiej, jakby jest źródło tego głosu, który potem jest wyrzucany. I to mi się osobiście, no wydaje mi się, że to jest największe coś, co może być zaskoczeniem. Chociaż nie powinienem tego mówić w ogóle. A kiedy będzie efekt, taki nagrany, w którym wreszcie pełni tych możliwości ujawnić? No i nie powiem. Teraz nie powiem, bo tak to potem będziesz zaraz szybko weryfikowany, także wolę zachować to w tajemnicy. Myślę, że ogólnie za całokształt, ale szczególnie za płytę na Legalu, bo to była pierwsza płyta, którą kupiłem fizycznie i ona w sumie trochę zaszczepiła we mnie zajawkę, w sensie bardziej ją poszerzyła zajawkę, bo jakby to były czasy, w których zaczynałem świadomie myśleć o tym, co chcę robić w życiu, w przyszłości, no i muzyka jakby była takim czymś, co chcę robić i w sumie ta płyta utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę to robić. Ducha noc, noc, ducha, ja wiśniowy, z nami grucha. W centrum miasta zawierucha, 157 kucha. Patroli prewencji fucha, zakuś nas przetransportować. Długa była noc, nie kleiła się rozmowa. Podobało mi się to, że na cały czas na nieregalu. Na Legalu Rychu tam melodyjne flow ma i takie zadziorne. Podobało mi się to, że to jakby było fajnie wyważone. Że jest ta melodyka, ale też jest zachowany pazur, to nie było takie typowo uliczne, jednostajne, jednotonowe w cudzysłowie nawijanie, tylko właśnie latanie. Myślę, że aktorstwo, bo od jakiegoś czasu tam trochę się bawię w teatrze. No jakbym miał taką drugą zajawkę tutaj powiedzieć, no to myślę, że aktorstwo, dlatego, że można wychodzić na scenę i stać się kimś, kim się na co dzień nie jest. Jakby obserwując ludzi, można tworzyć sobie profile ludzi. Nie wiem, ktoś ma jakiś tik nerwowy, można sobie to ładować wszystko do bazy swojej, a potem wykorzystywać, jakby dodając jakiś tam swój element do tego i tworzyć nowe postaci.
Jest taka możliwość. Teatr Klub Karuzela na Bemowie w Warszawie. Co jakiś czas tam odbywają się spektakle. Trzeba śledzić najlepiej stronę Teatr 59 Minut. Myślę, że atmosfera. Atmosfera, dlatego że zawsze można zadzwonić, zapytać się o coś. I jakby taka relacja bardziej nie na zasadzie pracodawca, pracownik, tylko na zasadzie pogadajmy, może coś z tego fajnego wyjdzie. Jakby jakaś burza mózgów, jakaś tak luźno. Luźno jest po prostu. Luźna atmosfera. Myślę, że to jest coś fajnego. Dziękuję. Dzięki.